Rozmowa dnia. I nasz gość, profesor Leszek Balcerowicz, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju FOR. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. I znowu o Grecji przyjdzie nam rozmawiać. Grecki parlament przyjął warunki porozumienia z wierzycielami. Nie obyło się bez problemów, bo to premier Tsiprasa wsparła opozycja. W jego partii w Syrizie doszło do rozłamu. Wcześniej zrezygnował minister finansów, teraz wiceminister finansów, także odeszła z urzędu. Ale ciekawą rzecz jeszcze przed tym, co działo się w greckim parlamencie, powiedział Aleksis Tsipras, mianowicie był to wywiad dla telewizji greckiej. Powiedział, że bierze odpowiedzialność za wszystkie błędy, które mógł popełnić. To się politykom zdarzają takie deklaracje. Ale powiedział jeszcze coś innego. Biorę odpowiedzialność za tekst, w który nie wierzę. Tak, ja to słyszałem go, jego wypowiedź. Tu ma BBC. To jest w ogóle dziwaczna argumentacja, ale z Grecji można wyciągnąć głębsze lekcje, które w części dotyczą Polski. Tak, otóż ta katastrofa, która się zdarzyła. Podejmuje pan decyzję co do czegoś, co pan nie wierzy. Jak ją realizować w takim razie? No, sam zadaję to pytanie. Albowiem to, co uzgodniono w poniedziałek w obrębie przywódców strefy euro, na przykład prywatyzacja, uwolnienie gospodarki, czyli liberalizacja, reforma emerytalna, figurowało we wcześniejszych programach, ale nie było realizowane, albo było tylko częściowo realizowane. Czy mieliśmy do czynienia z symulowaniem albo sabotowaniem reform przez wcześniejsze rządy? Być może nie całe, może poszczególnych ministrów, z niesłychanie rozbuchaną biurokrację. A to trójka, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny oraz Komisja Europejska w gruncie rzeczy tolerowały. One powinny być znacznie wcześniej alarmować, żeby nie dochodziło do takich dramatów. W sumie to się zemściło na samych Grekach, którzy wybierali sobie polityków psujących system, rozbudowujących gigantyczną administrację, która ciążyła nad sektorem prywatnym, mnóstwo regulacji, ale to się wielu grupom w Grecji podobało, bo przecież Putin im tego nie narzucił, Komisja Europejska im tego nie narzucała. I z tego powodu głównie oni stracili 25% PKB. Jeżeli to porównamy z innymi krajami, które były w kryzysie, na przykład z Irlandią, to jest zupełnie inny rezultat, tam parę procent PKB. Portugalia 5-6% PKB, Hiszpania 5-6-7%, tu 25%. To pokazuje, jak na ludziach się mści zła polityka. I w momencie, i to jest następna część tej greckiej groteski, gdy w drugiej połowie zeszłego roku gospodarka grecka dawała pewne sygnały ożywienia, doszło do reform, w których wybrano superpopulistów. To mi przypomina niektórych w Polsce polityków, którzy mówili o tym, że Niemcy ich kolonizują, że ich suwerenność cierpi i atakowali wszelkie reformy, te skromne, które zrobiono. Obiecują, że je odwrócą. To była Syriza na czele z Tsiprasem oraz taka partia superprawicowa, czyli superlewicowa, to znaczy domagająca się rozszerzenia interwencji politycznych. One wygrały, utworzyły koalicję i grecka gospodarka pod wpływem tego wstrząsu politycznego, jaką Grecy sami sobie zaordynowali, znów zaczęła wpadać w recesję. I było 5 miesięcy symulowania rozmów. No doszło do rzeczy dziwacznej, mianowicie Tsipras w ostatniej chwili zwołał referendum. W tym referendum skutecznie wzywał Greków do odrzucenia warunków proponowanych przez wierzycieli, czyli reform. A potem, 2 dni, 3 dni potem, zmienił kompletnie front. A teraz, jak rzeczywiście twierdzi, że on zgodzi się na co, w co nie wierzy. No i można się zastanawiać, jak w takich warunkach będą wcielane w życie te reformy, które Grecji są bardzo potrzebne. Mm-hmm. To jest ciekawa sprawa związana z pomocą państw unijnych, wszystkich państw unijnych, nie tylko krajów Eurolandu. Pomocy finansowej dla Grecji. Nie, to od razu dodam, że ten wszystkich państw dotyczy ewentualnie takiej pożyczki pomostowej. To jest na coś parę takiego miliardów. Jak Europejski Mechanizm Stabilności Finansowej. Od razu wyjaśniam. On obejmuje wszystkie kraje Unii. Ale jak mówimy, że Grecy mają dostać trzeci pakiet kredytowy w wysokości 86, to już nie dotyczy. To nie jest to, ale mówię o tym Europejskim Mechanizmie Stabilności Finansowej, mechanizm wspólny dla całej Unii Europejskiej. Między innymi są tam i Brytyjczycy, którzy mówią, że w życiu. Brytyjczycy oświadczyli, że nie będą w tym Oni nie dadzą ani grosza. No i no, co?
No i nie ma zobowiązania, nie ma prawa unijnego. Solidarność unijna? Nie ma prawa. Jak ktoś nie należy do strefy euro, to nie ma jakiegoś obowiązku prawnego, żeby udzielać pożyczek pomostowych. Zwłaszcza, że to byłoby bardzo niepopularne we własnym społeczeństwie. Ale to jest drobna sprawa w porównaniu z tym, o czym staraliśmy się mówić, że brak reform, symulowanie reform, lekkomyślna polityka, która doprowadza do katastrofy w finansach publicznych, ostatecznie bardzo się mszczą na społeczeństwie. I z tego Polska powinna wyciągnąć wnioski, bo my, jak ja śledzę obietnice, jak ja śledzę na przykład propozycje PiS-u, żeby 50 miliardów złotych nagle wziąć z uszczelnienia systemu VAT-owskiego, bez wytłumaczenia jak. To jest grecka groteska, bo oni chcą wirtualne pieniądze rozdać i podwoić. Może nie chcą, może nie wiedzą, co mówią. No to trzeba powiedzieć ludziom, że w ten sposób byśmy co najmniej podwoili deficyt naszego budżetu i szli w greckim kierunku. No to powiedzmy o innej propozycji, tym razem nie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Pani premier zapowiada dopłaty dla tych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które zarabiają najmniej. Państwo ma dopłacić tyle, by słabo zarabiający pracownicy mogli godnie żyć. Tak. No. Ja wskazuję na najbardziej drastyczne, bo trzeba porównywać skalę nieodpowiedzialnych obietnic i to, o czym przed chwilą powiedziałem, jest wyjątkowo nieodpowiedzialną obietnicą, bo to jest taki pusty pieniądz, to znaczy nieistniejący, który można mi się rozdać. Inna, niesłychanie nieodpowiedzialna obietnica, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przecież mamy niestabilnie wokół Polski, to jest skracanie wieku emerytalnego. W sytuacji, kiedy na szczęście ludzie dłużej żyją, to znaczy, że będą więcej pobierali pieniędzy i w efekcie będą musiałyby być albo wyższe podatki, albo większy deficyt. W sytuacji, kiedy nasze finanse publiczne nie są uzdrowione. W tym greckim porozumieniu jest podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. To miało być znacznie wcześniej zrobione. Mhm. I nie zostało zrobione. Więc ja myślę, że jeżeli nie chcemy... Chcemy jakieś wnioski dla nas wyciągnąć. Nie chcemy mówić Polak podobnie jak Grek po szkodzie. To śledźmy o wiele uważniej. Z czego mają się wziąć pieniądze, które tak partie starają się rozdawać. Porównujmy skalę tych obietnic. Bo jeżeli ktoś proponuje 10 razy więcej rozdać pieniędzy, które nie istnieje, to jest 10 razy więcej i bardziej szkodliwe. I przede wszystkim patrzmy, w jakiej mierze się poprawią lub pogorszą warunki do tworzenia miejsc pracy w Polsce. Miejsca pracy, dobre miejsca pracy przecież nie tworzy się przez rozdymanie biurokracji lub przedsiębiorstw państwowych. Popatrzmy na górnictwo, gdzie są straty, a przez umożliwianie prywatnym przedsiębiorcom tworzenia większej liczby miejsc pracy. Jest takie zdanie oczywiste, że politycy powinni ponosić koszty swoich decyzji. Natomiast pan na swoim profilu na Twitterze napisał, że wyborcy powinni ponosić koszty swoich decyzji, inaczej będziemy mieli w Polsce wiele małych Grecji, a później jedną dużą. Czy wyborcy mają świadomość tego, że powinni ponosić? No ponoszą nawet, jak, przede wszystkim o co chodzi? Kto rozlicza polityków? Wyborcy. Wyborcy. Mm-hmm. Jak wyborcy głupio głosują albo sądzą, że każdy dostanie coś od polityków kosztem innych. Ale dlaczego pan mi profesor mówi, zaraz powiem, głupio głosuje? No głosują tak jak... No w efekcie głupio, w tym sensie, że potem wpadają w sytuacje tak jak w Grecji. Myślę, że większość żałuje, że doszła do tej sytuacji. Dobrze, żeby wiedzieli, że ci, co głosowali na te populistyczne rządy, to przyczynili się do własnej złej sytuacji. O co mi chodzi, jak powiedziałem? Że wyborcy jak źle głosują, to ostatecznie ponoszą odpowiedzialność, chyba że ktoś za nich płaci. No w Grecji do tej pory ktoś z zewnątrz płaci. I nie ma się co dziwić, że 19 demokratycznych krajów, one są demokratyczne, nie chce płacić bez spełnienia odpowiednich warunków przez Grecję. Bo to ma 19 demokracji kontra jedna niezbyt dobra demokracja. I podobnie jest z tak zwanymi władzami lokalnymi. W Polsce ileś władz lokalnych nazywanych samorządami wybudowało sobie obiekty, których nie jest w stanie utrzymać. Głośny stał się Słupsk. Ale to przecież tylko przykład. I jeżeli teraz ze szczebla centralnego, czy cały kraj będzie pokrywał straty tych populistycznych decyzji, to w rezultacie kto poniesie konsekwencje? Ci, którzy nie uczestniczyli w tych decyzjach. Więc wtedy wyborcy nie będą jeszcze bardziej skłonni popierać populistów, którzy będą pod publiczkę dzielić. A to akwapark, a to lotnisko, z którego nie latają samoloty. Więc władze lokalne
powinny być zdecydowanie lepiej rozliczane przez lokalnych wyborców, a to się stanie wtedy, kiedy oni będą ponosili konsekwencje swojego głosowania. No tak, o takim zachowaniu wydaje się, panie profesorze, że nie ma się co dziwić, skoro są pieniądze do wykorzystania, środki unijne, no to warto po sobie zostawić. Ale nie możemy tak łatwo usprawiedliwiać, bo inaczej pomniki socjalizmu będziemy usprawiedliwiać. I prowadzę do tego, że jeżeli nie ponosi się żadne konsekwencji za złe decyzje, to złe decyzje będą powtarzane na koszt innych, a w sumie całego społeczeństwa. To jeszcze na pewnym poziomie ogólności. Czego uczy ten przypadek greckiej strefy euro? Moim zdaniem w Grecji popełniono, znaczy popełniono dwa błędy, z których jeden był znany od samego początku, były ostrzeżenia, zwłaszcza w Niemczech, a mianowicie, że będzie brakowało dyscypliny budżetowej i że tak zwany pakt stabilności i rozwoju nie okaże się skuteczny. I to rzeczywiście się spełniło. Drugi błąd, czy druga słabość nie była przewidywana, stała się w sumie większym problemem, a mianowicie, że stopy procentowe dla krajów tak zwanych peryferyjnych spadną za bardzo i że będzie za dużo taniego kredytu, który w rezultacie będzie produkować przyspieszony wzrost, czyli boom, a po boomie jest załamanie. I w tej chwili są analizy techniczne, które mówią, w jakiej mierze sam Europejski Bank Centralny do tego się przyczynił, bo się przyczynił do tego. No ale w tych kilkunastu krajach euro nic się nie dzieje złego, tak na dobrą sprawę. W takiej skali, jeśli porównywać się z grecką. Tak, tak. To też ja, w odróżnieniu od niektórych innych ekonomistów, nie jestem skłonny sądzić, że całe euro było pomyłką. Były popełnione pewne błędy, z których w jakimś sensie skorzystały najbardziej populistyczne rządy, popierane przez najbardziej populistycznych wyborców. No to jest Grecja. Na przykład w Irlandii, choć tam też był wielki boom, to społeczeństwo, władze nie odkładały reform, tylko je szybko robiły, bo oni wiedzieli, że to jest w ich interesie. Tak jak w Polsce po 1989 roku, tak jak w krajach nadbałtyckich, gdzie był ogromny wzrost kredytu mieszkaniowego i następnie załamanie. Też oni wcielili w życie drastyczne reformy fiskalne i wyszli z dołka. I w tej chwili mają wyższy poziom PKB niż mieli przed kryzysem. A przypominam, Grecja ma minus 25%. Ci, którzy znają kulisy tych negocjacji, które doprowadziły do porozumienia Aten z wierzycielami, mówią, że to wcale nie Niemcy byli najbardziej oporni wobec chęci pomocy Grecji, tylko Hiszpania i Portugalia. Także kraje nadbałtyckie, zupełnie rozumiem, Słowacja, czyli bo biedniejsze kraje, słusznie pytały, a dlaczego my mamy pokrywać? Nie jest biedniejsze. Nie, nie, ale właśnie to daje Słowację, kraje nadbałtyckie. Bo w tych biedniejszych krajach ludzie słusznie pytali, a dlaczego my mamy narażać własne podatkowe pieniądze na pomaganie kolejny raz rządom w Grecji, które nie realizowały najważniejszych reform. I tak samo w Niemczech, prawda? Bo przecież politycy mają swoich wyborców i wyborcy zadawali takie pytania. Dziękujemy za spotkanie, panie profesorze, i za rozmowę. Profesor Leszek Balcerowicz był gościem Sygnału Dnia. Jest 8:30, rozmawialiśmy o pieniądzach i o nich też już za chwilę u nas zespół Republika. Pierwszy program Polskiego Radia. Muzyka i aktualności.